Ojciec Syrach Janicki. Medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom pierwszy. Czyta ojciec Idzi Sorobórski 10 stycznia, wezwanie z San Damiano Lekcjo Pewnego dnia, gdy żarliwiej błagał Miłosierdzie Boże, Pan objawił mu, że wkrótce zostanie pouczony o tym, co ma robić. Od tego momentu został napełniony tak wielką rozkoszą, że nie posiadał się z radości i czasem, mimo woli, Coś niecoś z tych tajemnic dochodziło do ludzkich uszu. On sam wyrażał się ostrożnie i tajemniczo, mówiąc, że nie chce jechać do Apuli, lecz w rodzinnych stronach zamierza dokonać wielkich i wspaniałych rzeczy. Jego towarzysze zauważyli, że tak się zmienił, iż chociaż czasem był obecny ciałem w ich towarzystwie, to jednak myślami był bardzo daleko. Jakby drwiąc, znowu pytają go Franciszku, czy czasem nie zamierzasz się ożenić? Odpowiedział im zagadkowo o ożenieniu się, mówiąc wezmę sobie żonę szlachetniejszą, bogatszą i piękniejszą niż kiedykolwiek widzieliście, jak to było wspomniane wcześniej. Kilka dni później, kiedy przychodził koło kościoła świętego Damiana, zostało mu powiedziane w duchu, by wszedł tam na modlitwę. Przed więc do kościoła i zaczął żarliwie błagać pana w wizerunku ukrzyżowanego, który przemówił do niego łagodnie i słodko, mówiąc: Franciszku, czyż nie widzisz, że ten dom mój chyli się ku upadkowi? Idź więc i napraw mi go. Drżący i zdumiony powiedział: Panie, chętnie to uczynię. Myślał, że chodziło o ten kościół który z powodu starości był zagrożony rychłą ruiną. Chociaż był już wewnętrznie przemieniony, to jednak te słowa napełniły Go taką radością i światłem, iż odczuł w swojej duszy, że to naprawdę ukrzyżowany Chrystus przemówił do Niego. Wychodząc z Kościoła, spotkał siedzącego obok księdza i zanurzywszy rękę w sakwie, ofiarował Mu pewną sumę pieniędzy, mówiąc Proszę Cię Panie, abyś kupił oliwy i postarał się, by lampa przed tym krucyfiksem mogła bez przerwy płonąć, a kiedy wydasz na to te pieniądze, dam ci na nowo tyle, ile będzie jeszcze potrzeba. Z dzieła legenda trzech towarzyszy. Meditacjo. To, co nas może bardzo uderzyć, to to, że każdy kolejny krok Franciszka w stronę odkrycia swego powołania był naznaczony jego coraz głębszą i gorętszą modlitwą. Trzeba bardzo stanowczo stwierdzić, że właśnie na modlitwie Franciszek otrzymał najwięcej światła co do swego powołania. Każde oświecenie jego duszy powodowało, iż czuł się on jeszcze bardziej przynaglony do modlitwy. Na modlitwie pan objawił mu, że wkrótce zostanie pouczony o tym, co ma robić. Od tego momentu został napełniony tak wielką rozkoszą, że nie posiadał się z radości. Jego dawni towarzysze już od dawna zauważyli, że tak się zmienił, iż chociaż czasem był obecny ciałem w ich towarzystwie, to jednak myślami był bardzo daleko. Jego zachowanie, zewnętrzne myśli, pragnienia zostały głęboko przeniknięte duchem pańskim. Tak Bóg przygotował Franciszka na drugie, po trędowatym, najważniejsze spotkanie w jego życiu. Po pocałunku trędowatego właśnie to, co się wydarzyło w San Damiano, stanowiło jedno z najważniejszych świateł, jakie Franciszek otrzymał od Boga. Spotkanie z ukrzyżowanym San Damiano odbiło się niezatartym znamieniem na życiu Franciszka, a później na całym jego zakonie. Kościółek San Damiano był pozostałością po krucjatach krzyżowców. Wybudowany poza murami miasta, na łagodnym zboczu, był kościołem szpitalnym, gdyż przy nim w małym szpitaliku mieszkali uczestnicy krucjat, gdzie leczyli swoje rany, a niektórzy z nich kończyli swój żywot. Ponieważ z biegiem lat wszyscy pacjenci i mieszkańcy San Damiano odeszli do Pana, miejsce to zaczęło pustoszeć i popadać w ruinę. Dziś trudno powiedzieć, do jakiego stopnia ten kościółek był nachylony ku upadkowi. W prezbiterium tej świątyni... Był powieszony duży krzyż, namalowany ręką nieznanego bizantyjskiego artysty około 100 lat przed modlitwą świętego Franciszka. Wizerunek ukrzyżowanego zrobił na Franciszku wielkie wrażenie. Chrystus na krzyżu San Damiano to Pan zwycięski i triumfujący, kapłan będący posiernikiem między niebem i ziemią, miłosierny. Bo obmywający swoją krwią wszystkich stojących pod krzyżem. Chrystus z dużymi otwartymi oczyma, którymi przenikał dogłębnie każdego, kto się w nie zapatrzył. I wreszcie ten Pan ukrzyżowany przemówił. Franciszku, czy nie widzisz, że ten dom mój chyli się ku upadkowi, idź więc i napraw mi go. Spójrz na ten dom jest zniszczony, zaniedbane, chyli się ku upadkowi. Tak dalej być nie może. Coś z tą świątynią trzeba zrobić. Idź i ją napraw. Święty Franciszek po raz pierwszy usłyszał odpowiedź. Zadanie, powołanie, odbuduj ten dom. Drżący i zdumiony powiedział, Panie, chętnie to uczynię. Oto otrzymał słowa, na które czekał tyle lat na przyjęcie których Bóg tak długo go przygotowywał. Franciszek ma teraz konkretne zadanie odbudować zniszczone Sandamiano. Z całą żarliwością, entuzjazmem i prostotą serca zabrał się do realizowania swojej odpowiedzi. Dopiero z upływającymi latami zrozumiał, że Bogu nie tyle chodziło o odbudowanie Sandamiano, co kościoła świętego. Franciszek został wezwany do odbudowy świątyni wewnętrznej, nie zaś zewnętrznej. Powołaniem Franciszka było przywrócenie kościołowi ewangelicznego blasku i pomoc ludziom w odzyskaniu swojej godności dziecka Bożego. Lecz zrozumienie tego wszystkiego przyszło po wielu latach. Pierwszym gestem rozpromienionego Franciszka była hojna ofiara na wieczną lampkę, która miałaby płonąć pod krzyżem. Jest to bardzo wymowny symbol, iż od tamtego spotkania Franciszek chciał, aby płomek lampki był znakiem, że on wiernie czuwa przy swym powołaniu, które usłyszał właśnie w tym miejscu. Później Franciszek ten krzyż i swoje powołanie powierzył nieustannej modlitwie świętej Klary i jej sióstr. Które umieścił właśnie w tym miejscu. Co dla nas dziś mogą oznaczać te słowa: Idź i odbuduj mój dom, który ma się ku upadkowi. Z pewnością te słowa nie są przebrzmiałe czy nieaktualne. Ich znaczenie jest kluczem do zrozumienia powołania Franciszkańskiego. Chodzi o to, aby odbudować w sobie nowego wewnętrznego człowieka, odnowa kościoła zawsze zaczyna się od siebie, od swego serca. Jakakolwiek inna kolejność jest chybiona. I wreszcie o to chodzi w powołaniu franciszkańskim, by innym podać pomocną dłoń w tej odbudowie. Oracjo. Dziękujemy Ci, Panie, za wezwanie, jakim obdarzyłeś świętego Franciszka w San Damiano. Są to jednocześnie słowa, które kierujesz do każdego z nas. Sprawa, byśmy to wezwanie zawsze mieli w swoim sercu i tam, gdzie nas poślesz, odbudowywali Twój Kościół.